Święty, thank you.
Pogarmem z nieba Pan spłynął to w nasze. Pogarmem z nieba. Żal mi tego ludu, bo już 3 dni trwają przy mnie, a nie mają co jeść. A jeśli ich puszczę zgłodniałych do domu, zasłabną w drodze, bo niektórzy z nich przyszli z daleka. Odpowiedzieli uczniowie, skąd tu na pustkowiu będzie ktoś mógł nakarmić ich chlebem. Zapytał ich, ile macie chlebu. Odpowiedzieli 7. I polecił ludowi usiąść na ziemi. Rozdali ludowi. Mieli też kilka rybek. I nad tymi odmówił błogosławieństwo i polecił je rozdać. Jedni do sytości, a pozostałych łąków zebrali 7 koszów. Było zaś około 4000 ludzi. Potem ich odprawił. Oto słowo Pańskie. Prośmy Pana Boga, aby nas zachował od braku pokarmu duchowego i cielesnego oraz od wszelkich klęsk. Trwający na wieki, Bóg żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Oh.
jak rozmawiali, rozprawiali ze sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były niejako na uwięzi, także go nie poznali. Tak przybliżyli się do wsi, której zdążyli, a on okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili go, mówiąc: zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. Szedł więc, aby zostać z nimi. Gdy zajął z nim miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy oczy im się otworzyły i poznali go, lecz on zniknął im z oczu. I mówili nawzajem do siebie: czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i pisma nam wyjaśniał? W tej samej godzinie wybrali się i wrócili do Jerozolimy. Tam zastali zebranych 11 innych z nimi, którzy go oznajmili: Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak go poznali przy łamaniu chleba. Oto słowo Pańskie. Niech będzie błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego, Stwórcę nieba i ziemi. Niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który w Twe ręce wydał Twoich wrogów. Abram dał mu dziesiątą część ze wszystkiego. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, ja otrzymałem od Pana to, co Wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł: to jest ciało moje za Was wydane, czyńcie to na moją pamiątkę. Podobnie skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: ten kielich jest nowym przymierzem we krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę. Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. On z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus opowiadał rzeszom o Królestwie Bożym, a tych, którzy leczenia potrzebowali, uzdrowił. Dzień począł się chylić ku wieczorowi. Wtedy przystąpiło do Niego 12, mówiąc: odpraw tłum, niech idą do okolicznych wsi i zagród, gdzie znajdą schronienie i żywność, bo jesteśmy tu na pustkowiu. Lecz On rzekł do nich: wy dajcie im jeść. Oni odpowiedzieli: mamy tylko 5 chlebów i 2 ryby, chyba że pójdziemy i nakupimy żywności dla wszystkich tych ludzi. Było bowiem około 5000 mężczyzn. Wtedy rzekł do swych uczniów: każcie im rozsiąść się gromadami, mniej więcej po 50. Uczynili tak i rozmieścili wszystkich. A on wziął te 5 chlebów i 2 ryby, spojrzał w niebo i odmówiwszy nad nimi błogosławieństwo,
połamał i dawał uczniom, by podawali ludowi. Jedli i nasycili się wszyscy. I zebrano jeszcze 12 koszów ułomków, które im zostały. Oto słowo Pańskie. Pośród naszych domów z Panem Jezusem. Nie z obrazem, nie ze świętą figurą, ale Chrystusem obecnym, realnie, pośród nas. Moi kochani, takie święta jak to służą temu, aby pogłębiała się nasza wiara. Bo cały czas wierzymy za mało. I ktoś, słysząc te słowa, mógłby się oburzyć. Jak to? Ja wierzę za mało? Tyle lat oddana Kościołowi? A mimo to wierzymy za mało. Tak jak apostołowie. To właśnie oni, pierwsi nauczyciele wiary, poszli do Pana Jezusa i prosili: Panie, przymnóż nam wiary. I my tak bardzo, moi drodzy, potrzebujemy wiary w to, że Jezus jest obecny w Eucharystii w sposób realny, w sposób rzeczywisty. Nieraz używamy takich sformułowań, że kapłan rozdawał w kościele opłaty. Rzadko używamy tego określenia komunia. I za takimi naszymi stwierdzeniami kryje się coś więcej często. Bo nieraz traktujemy obecność Pana Jezusa w chlebie, w winie, tylko w sposób symboliczny. W taki sposób trochę umowny, infantylny, tak jak małe dzieci. Tak jakbyśmy się tylko bawili, że tak na niby tutaj jest obecny Pan Jezus. W taki jakiś duchowy, wyimaginowany sposób. A moi kochani, Chrystus powiedział: to jest ciało moje, to jest moja krew. Nie są to łatwe słowa. Nie jest łatwo w to uwierzyć. Kiedy weźmiemy do ręki Ewangelię według świętego Jana, to jest najdłuższa Ewangelia spośród pozostałych. Długa. Ale nie ma w niej ani słowa na temat ustanowienia Eucharystii. Była ona w stosunku do pozostałych Ewangelii napisana dość późno. Koniec I wieku. Wiele wspólnot chrześcijańskich odprawiało już Eucharystię. Mieli świadomość, że czynią to na pamiątkę Pana Jezusa. A mimo tego święty Jan dostrzegał potrzebę, aby pogłębić to doświadczenie pierwszych chrześcijan. I chociaż w jego Ewangelii nie znajdziemy słów ustanowienia Eucharystii, znajdziemy cały jeden długi rozdział, tak zwaną mowę eucharystyczną. To właśnie tam Pan Jezus mówi o sobie: ja jestem chlebem żywym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem. Krew moja jest prawdziwym napojem. I w tym momencie, po tym kazaniu Pana Jezusa, nie można się nie zachwycić, patrząc na ogromną pokorę naszego Boga. Nie tylko, że stał się człowiekiem dla nas, ale dał siebie zamknąć w kawałku chleba, w odrobinie wina. Apostołowie przez całe swoje życie pamiętali o obietnicy Pana Jezusa. Oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Ale to jest obietnica skierowana nie tylko do apostołów, ale do każdego z nas. Oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. I w taki bardzo szczególny sposób Jezus jest obecny dzisiaj pośród nas w Eucharystii. W białym chlebie. I zobaczcie, moi drodzy, że ta obecność jest prawdziwym darem. Jest zupełnym oddaniem siebie. Bóg daje się nam w 100%,
zupełności. To sam Chrystus mówi przez kapłana. Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. Bierzcie i pijcie z niego wszyscy. Ktoś powie, po co nam chodzić do kościoła? Po co uczestniczyć we mszy świętej? Po co Eucharystia? Przecież Bóg jest wszędzie. Wszędzie mogę się modlić. Wszędzie mogę kierować swoje myśli do Boga. To prawda, Bóg jest wszędzie, ale nie wszędzie w taki sam sposób. Nie ma bliższego sposobu, w którym można by spotkać Boga, jak właśnie Eucharystią. Moi drodzy, żyjąc na tym świecie, wpatrując się w swoje życie, ale także życie innych, widzimy, że wszyscy potrzebujemy przemiany. Tej głębokiej przemiany, jaką jest nawrócenie. I kiedy wczytujemy się w słowa Ewangelii, to kiedy najbardziej serca ludzkie się przemieniały? Wtedy, kiedy ludzie spotykali Pana Jezusa. I wtedy, kiedy razem z Nim przebywali. Zyskujemy coraz bardziej tę świadomość, że On jest obecny. On jest rzeczywisty. I mieszka w Kościele. Kościół jest domem Bożym nie tylko metaforycznie, nie tylko poetycko, nie symbolicznie, ale jest prawdziwie domem Bożym. To właśnie tam, w tabernakulum, w tej niewielkiej, ozdobnej skrzyni, mieszka sam Bóg. I oglądalibyśmy piękne dzieła Boże w swoim życiu i doświadczalibyśmy Bożego działania, gdyby dochodziło do tych spotkań. Gdybyśmy przychodzili i Pana Jezusa adorowali. Nie tylko mamy w komunii przyjmować Jezusa do swojego serca, ale też adorować Go, przychodzić do Niego, modlić się, dziękować Mu za to wszystko, czym jesteśmy obdarowywani, prosić we wszystkich naszych potrzebach. Przypomina mi się, moi drodzy, świadectwo moich znajomych kapłanów, którzy są misjonarzami w Brazylii. Pewnego dnia udali się do miasta, które było znane w całej Brazylii z tego, że jest siedliskiem rozpusty. Taka współczesna Sodoma. Mnóstwo handlarzy narkotyków, wielkie gangi, ogromny problem narkomanii i alkoholizmu w domach. Szerzyła się prostytucja. I w tym momencie, kiedy oni rozpoczęli rekolekcje w różnych parafiach tego miasta, złożyli jedną propozycję. Aby adorować Pana Jezusa. To była propozycja złożona do parafian. Zaczęli bardzo spokojnie, powoli. Jedna godzina adoracji w tygodniu. Potem coraz częściej. W pewnym momencie stało się tak, że w wielu parafiach rozpoczęła się adoracja wieczysta. Problem rozbitych rodzin, problem alkoholizmu stał się problemem naprawdę małej wagi. Cudowna odnowa, odnowa ludzkich serc. Przemiana nie tylko pojedynczego człowieka, ale całych społeczności. Ale zobaczcie, moi drodzy, od czego to się zaczęło. Od spotkania z żywym Panem Jezusem. Od adorowania Go. I podobnie chciałbym się tutaj z Wami podzielić świadectwem, które wyczytałem w wywiadzie z kardynałem jeszcze Jorge Maria Bergoglio, dzisiejszym papieżem Franciszkiem. Mówił on, że zawsze wiele dobra i wiele potrzebnej mocy czerpał właśnie z adoracji. Kiedy przychodził i przebywał przed tabernakulum. Nie wyciągał Pisma Świętego, nie zajmował się czytaniem kolejnych wersetów. Nie wyciągał także różańca, nie odmawiał kolejnych zdrowasiek. Ale siedział bądź klęczał wpatrzony w tabernakulum, w to miejsce, gdzie przebywa jego Pan. Kiedy spał przy tabernakulum, to była dla niego cudowna świadomość, że Chrystus patrzy na niego i kocha go. I ta świadomość, to przeczucie dawało mu siłę do tak ciężkiej pracy. Moi drodzy, niektórzy z Was wiedzą, że wieczysta adoracja ma miejsce w kościele po jezuickim, koło Fary. Ale nie trzeba aż tak daleko z Rządza tam jechać. Bo wiemy wszyscy doskonale mieszkający na Rządzu, że nasz Kościół jest otwarty cały czas. Od mszy porannej do mszy wieczornej.
i przechodząc koło kościoła, mając tę odrobinę czasu, można wejść chociaż na 5, chociaż na 10 minut. Nie potrzeba wiele. Ale ta chwila zatrzymania naszego kontaktu z Bogiem żywym, z Bogiem, który jest realnie obecny, fizycznie, tak bardzo blisko nas, dosłownie na wyciągnięcie ręki. Moi drodzy, adorujmy. Adorujmy nie tylko po to, aby Bogu oddawać chwałę, ale też dlatego, że Bóg w czasie adoracji nas umacnia. Patrując się w Jezusa, który stał się chlebem, pamiętajmy o słowach świętego brata Alberta. On mówił, bądźcie jeden dla drugiego jak chleb. Co to znaczy być jak chleb? To rozdawać siebie, to dać się łamać, to pozwolić na to, aby każdy, kto tego potrzebuje, przyszedł do mnie i wziął tyle, ile potrzebuje. Aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech wam przyjmie ofiarę z rąk twoich, na cześć ofiarę swojego imienia, a także na pożytek nasz. I dzięki tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc, bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Mówiąc, bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Moi drodzy, pójdziemy za chwilę w dalszej procesji do naszego kościoła. Zapraszamy, byśmy, tak jak tu jesteśmy, ci, którzy mogą, może są tacy, którym już nogi nie pozwalają na dalszą wędrówkę. Dziękujemy im za udział w tym naszym spotkaniu. Pozostałych zapraszam, byśmy mogli Panu Bogu zaśpiewać dziękczynne Tedeum za przepiękny dzień, bo naprawdę jest to dzień piękny. Ani za gorąco, ani za zimno. Tak w sam raz na taką wędrówkę z Jezusem ukrytym w Najświętszym Sakramencie. Moi drodzy, najbliższa niedziela już od kilku lat jest niedzielą dziękczynienia. Dziękczynienia Panu Bogu za to wszystko, co dla nas. Thank you.
udziałem we krwi Chrystusa. Chleb, który łamiemy, jest udziałem w ciele Chrystusa. Prawdo nasz Ojcze, byśmy byli jedno. Thank you.